podejścia, czyli właśnie od tego, tej oceny całej tej sytuacji. Ta ocena jest, i co w tej ocenie jest bardzo ważne? Opinia rodziny i najbliższych. Opinia najbliższych i rodziny, znakomicie, bardzo ważne. Tutaj są rodzice i nauczyciele kształtują właśnie co? Właśnie poczucie naszej wartości, poczucie naszej kompetencji, prawda? Przekonanie, co daje, jeśli nauczyciel, prawda, i rodzic mówi, oczywiście etapami, pracując tutaj w relacji nauczyciela z uczniem i z rodzicami, tutaj ta współpraca jest niesłychanie ważna, to kształtują pozytywną samoocenę. Kiedy, czyli jest to taki niezwykły ten właśnie zasób, prawda, czyli czynnik psychologiczny, który pomaga w radzeniu sobie z tremą, czyli ze stresem. I proszę Państwa, właśnie od czego to zależy? Można powiedzieć, że właśnie to od rodziców, od nauczycieli, prawda, zależy potem od rówieśników, zależy to, czy my wierzymy we własne siły, czy nie. Czyli jak kształtować pozytywną samoocenę, żeby sprzyjała właśnie tej tremie, czyli mobilizowała nas do aktywności, do ćwiczenia. Bo proszę Państwa, no, gdybyście nie byli zainteresowani, gdyby nie Wasza pasja, ciekawość poznawcza, jeśli chodzi o muzykę, prawda, o sztukę, to kto by tyle godzin ćwiczył, prawda, poświęcał czas, niekiedy, prawda, rezygnując z różnych innych sytuacji po to, ażeby doskonalić repertuar, doskonalić technikę gry, prawda, ażeby pracować nad własnym warsztatem i właśnie robić postęp. Czyli tutaj musi być ta ciekawość poznawcza, to zainteresowanie, które kształtuje się, rodzice kształtują i nauczyciele. To jest poprzez właściwy dobór repertuaru, prawda? Czyli stosownie do wieku, żeby repertuar nie przerastał dziecka, bo często jak przerasta, to nawet bardzo zdolne dziecko, możemy doprowadzić, obniżyć u niego poczucie własnej wartości. Bo to będzie jego, i ja znam przykłady, to nie teoria, znam przykłady, gdzie rzeczywiście zdolna dziewczyna, no ogromnie obciążana przez matkę skrzypaczkę i nauczyciela, który dawał, rozwijając ją, ale dawał bardzo trudne programy, które skończyło się po prostu tym paleniem, po prostu, czyli utratą zasobów energetycznych, a także utratą motywacji do dalszej pracy.